Tam dzisiaj przyszykujemy krem z groszku zielonego, konserwowego. Potrzebujemy dwie puszki groszku. Ja już go odlałem z tej zalewy. Pół cebuli, którą kroimy w piórka. Garnek nam się rozgrzewa. Wlewamy delikatnie olejem. Cebulę musimy zeszklić. Mamy ząbek czosnku. I zasypujemy to groszkiem. To nam się delikatnie poddusi. Zalewamy pół litra bulionu. I musi to nam się pogotować około 10 minut. Zupa nam się pogotowała około 10 minut. Już zaczynamy ją blendować. Mamy blendowaną. Doprawiamy ją solą, pieprzem. Dodajemy trochę śmietany 36, po 50 ml. Myślę, że nic więcej do szczęścia nie trzeba. Podajemy ją z grzankami albo z makaronem tortilla, które przyszykujemy później.